No i jesteśmy w Jedwabnym. Właściwie dążymy do tego budynku, tam gdzie do tej stodoły tak zwanej. W zeszłym roku byliśmy pod samą tą stodołą. Jechaliśmy tędy tutaj, ale w tym roku już przygotowani, pomimo że przyjechaliśmy wcześniej, już są przygotowani policjanci. Także a tu puścili jakiś samochód. Proszę. A tam policja stoi. Puścili samochód jakiś, a nas nie chcieli puszczać, skurczybyki. Nie wiem, co to jest i dlaczego. A tam koledzy na nas czekają. Już. Podobno. Mamy flagi. O, i ten już stoi z tą szmatą. Skurczybyk. Już zaraz go zgłoszę. Do tego. I tak zaznaczam, w zeszłym roku wyganiałem go, a facet nawet nie umie po polsku. A jakiś tam tmik-mik, czy tam jakiś tam nawiedzony Hazar napisał, że ja wyganiałem Polaków. Stąd facet, który ma zadanie, zadaniowcem w otoczeniu trzech mosadowców, którzy go chronili. I ja go zgłosiłem do policji i od razu przylecieli ci trzej mosadowcy go chronić, obronić go, że to on jest z nimi i tak dalej. A facet nawet po polsku nie umiał. Także ta szmata, która jest tego tworu sionistycznego, który powstał w 1948 roku, on nie ma prawa tutaj bytu. Mówimy o wydarzeniach, które w 1942-1943 roku wydarzyły się tutaj w Polsce w czasie II wojny światowej. Także tutaj widzę. Dzień dobry. Witam. Siedzi, będą nas wyganiać. Co? Będą chcieli nas. Są ci zadymiarze tam. No właśnie. Cześć. Witajcie. Cześć. Cześć. O, witaj. Cześć, Marino. Witaj. Dobry. Witaj, cześć. Witam. Cześć. W porządku. Dzień dobry, witam cię. Znowu ten prowokują. Tak jest. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Cześć. Cześć, witajcie. O. Witaj, cześć. No, przyjechaliśmy wcześniej, myślałem, że nas puszczą tutaj samochodem, ale widać, że tylko jakimi. Jesteśmy tu od 9.30. A, i też nie puścili? Nie, wjechaliście. Nie było. Nie było. Nie było. Dobra. Jak tam wszystko dobrze? A, jakoś tam. Leci. Dzieje się dużo w tym świecie teraz. Cześć, Justynka, cześć, witaj. No, przyjechaliśmy tam z pół godziny temu, ale nie chcieli nas puścić tutaj. Cześć. Tylko na tą drogę was nie wpuścili, tak? Tutaj. Co? Tylko na tą drogę was nie wpuścili, tak? No właśnie, nie, ci, którzy przyjechali wcześniej, to dostali wpuszczenie, a nam nas zawrócili i musieliśmy tam dalej. Potem. No. Był to modły żydowskie. No to macie chłopaki. Jak?
widziałaś? No, no tak. Dziękujemy. A, to jest ten pan mądry. Pan mi napisał pięknie całą historię. Przepiękny, tak mądre rzeczy. Pan profesorze moje. Skąd pan jest? Nie pan musi pomnieć? Siri. Siri. Taki mądry, że sobie nawet nie... Myśmy coś zgłaszali? Nie. Ja mam taki szalik, ja mam pakiet. No tak. Ambasadora palestyny dostałem, ale nie wziąłem go niestety. No to widzisz, pan, ale to ode mnie nie dostaniesz, bo ja mam już ostatni szalik. Ja mam. O, i co? I teraz idę na policję zgłaszać ten. Tamtą szmatę, tą białą-niebieską. Cześć, Szymon. Aha. Ja już im pocisnąłem, teraz twoja kolej. Co im mówiłeś? Mówiłeś coś? No trochę, że pomożemy im się spakować. Aha. Na koniec wyszło. Ale jeszcze w tym roku nie mówili wypierdalać. W tamtym roku mówili. Jeszcze mamy czas. Nawet się złożymy na bilet. Dla każdego z nich. Jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy czas. A co to dzisiaj kaktusa nie ma? Oni robią z Robertem Wołyni w brzegu. Nie, oni tam do... Czy tam gdzieś tam? Tam do ojca Rydzyka, tam gdzieś. Znacie, do tego miasta. Do Torunia. Do Torunia. Stamtąd pochodzę. Nałóż się nazwy Toruń, no ja nie wiem. Dlaczego ja to kojarzę z ojcem Rydzykiem zawsze? Nie, ja to już wiesz. My w Toruniu to mieliśmy. Będę kojarzył. Zostawiałaś mu na tacę? My w Toruniu mieliśmy. Nie, ja miałem z nim religię pół roku. Będę to kojarzył. Ale na tacę mu dawałeś, tak? Religię miałem z nim. A, to musiałeś dać. Nie, ja nic nie dawałem. Ja nie daję. Ty miałeś z nim, czy on z tobą? On ze mną miał przejeść. No to. No dobrze. Idziemy do policjantów. Dzień dobry. Czy ja mogę zgłaszać prowokację jakąś? Oczywiście, że tak, ale tak. Jeśli chodzi o jakieś wykroczenie czy przestępstwo, jeśli jest popełniane w tej nie, chwili? Nie, jest ktoś nas, powiedzmy... A, chodzi o te banery, nie wiem, tak? Czy, nie, chodzi o tą flagę. Aha. O tą niebiesko-białą i tak dalej. Ludzi... Ona nie ma nic wspólnego z wydarzeniami, które się wydarzyły tutaj. Mhm. Dlatego, że to się wydarzyło w 1943 roku, a ta nie powiem, to powstało, ta flaga... w 1948 roku i ona nie ma prawa tutaj egzystować. Tutaj tylko flagi polskie mogą być. Proszę pana, w skrócie tylko mówiąc, flagi muszę do obowiązku swoich wracać. W skrócie mówiąc, jeżeli mamy podejrzenie, że jakiś czyn może być tu przestępstwem lub wykroczeniem, wcześniej sobie legitymujemy ludzi, nagrywamy całość, więc konsekwencje zostaną wyciągnięte. A jeżeli pan by chciał ze swojej strony pociągnąć do odpowiedzialności albo wymóc na nas taką czynność, to trzeba nawet w późniejszym czasie, ale zgłosić, że taka sytuacja ma miejsce. Tak, proszę pana, ja w zeszłym roku zgłaszałem i to jest ten sam facet, który teraz nosi, on nawet nie umie po polsku, ten człowiek. Nawet nie umie po polsku. I cały czas on jest zadaniowcem po prostu. I na pewno wokół niego są ci trzej tacy mosadowcy, ci z Mosadu, którzy go ochronią. I proszę go spisać i kazać to zdjąć. Tylko flagi polskie mogą być tutaj dzisiaj. No, znaczy nie, specjalnie nie wzięliśmy flagi, bo żeby tam, żeby nie ten, ale szalik można. Szalik można. Oj. Cześć pracy. Cześć, witaj. To jest ten sam ksiądz, co zawsze jakiś tam tutaj uśmiechnięty stoi i ten. No i ta szmata wisi jeszcze.
Natomiast tutaj oczywiście nie przepraszamy za problem. Już nie idzie. Ewa idzie. Tutaj jest jeszcze. A nie, przeszedł na drugą stronę. Był to ekshumacja, powiem wam, ja tam sprawdzę. Nie ekshumując, bo otwierałem, którzy nie chcą tego robić. Wtedy się okaże, że może to wyglądać całkowicie inaczej. Ten sam ksiądz, co w zeszłym roku, on tam odprawia, tak, żydowski ksiądz, co nie jest rzadkością właściwie tam w kościele ostatnio, ale to jest taki jawny, oskarża Polaków. Jawny. Kto? Tu. Tutaj? Najważniejsze jest, żeby ta prawda została przekazana, ponieważ my wiemy jednego, my znamy, są dowody historyczne. Natomiast ważne jest nie rozprawianie rady, tylko uchylenie się nad tym miejscem. I to było, powinno być miejsce właśnie połączenia nas wszystkich. Że straszne czasy doszło do strasznego mordu. Czy są wyciągane wnioski z tych tragicznych wydarzeń, pani zdaniem? Kolejne lata mijają. Za mało, zdecydowanie. Ponieważ odchodzą pokolenia, te, które były świadkami, odchodzą ludzie, natomiast zostają młodzi ludzie, których tutaj akurat właśnie nie ma. To jest też taka lekcja historii. Myślę, że za mało o tym mówimy. Sądzę, że przekaz historyczny jest bardzo niekorzystny. To jest coś takiego, co uważamy, że w ogóle dochodzi do niepamięci. Lepiej zamazać, nie mówić. To jest taka drzazga, która tkwi w nas, w takim starszym pokoleniu bardzo głęboko. I należy po prostu powiedzieć młodym ludziom, tak się zdarzyło, takie sytuacje miały miejsce. Żadne zamykanie tej części historii, ukrywanie tej części historii nie sprzyja niczemu dobremu. Trzeba się pogodzić z bardzo tragicznymi sytuacjami z okresu wojny, po wojnie. To jest po prostu, każde społeczeństwo ma swoje drzazgi. I te drzazgi trzeba właśnie, jak wyjąć te drzazgi, tylko poprzez ukazanie prawdy. Dziękuję bardzo. Jeszcze okazanie prawdy to tylko przez ekshumację. Wtedy wiadomo, jedyna droga, wtedy wiadomo, kto to zrobił, a nie oskarżać się nawzajem. To są Polacy, ci, którzy zginęli tutaj, to są Polacy przede wszystkim, bez względu na ich religię, bez względu na ich nację, pochodzenie. To są Polacy, którzy tu zginęli. Przede wszystkim. Ten, kto się boi ekshumacji,